Dla większości osób Gran Turismo to jest gra i dla mnie było tak samo przed obejrzeniem tego filmu, bo rzeczywiście, no oczywiście wiadomo, że gra się kojarzy z autem i tak jak najbardziej jest, no tutaj zresztą widać barwy, kolory, można by powiedzieć Formuła 1, no nie, Formuła 1 nie bardzo. Fabuły omawiać nie będę, wstępem tylko powiem, że jest to historia chłopaka, który gra jak najbardziej w Gran Turismo, właśnie grę, który, przepraszam, nie grę, to jest symulator samochodowy, jak zresztą sam główny bohater mówi, no i kiedyś marzy, ażeby jeździć prawdziwymi samochodami. Tyle tytułem wstępu, nie potrzeba rzeczywiście mówić więcej. No i okej, obejrzałem film i stwierdziłem, dobrze, naprawdę jest dobrze, jest interesująco, ciekawie jest pod względem samochodowym, ale jak to wygląda inaczej? Fabuła, po obejrzeniu filmu dopiero dowiedziałem się, mimo że to jest powiedziane na dzień dobry na początku zwiastunu, że jest to film oparty na faktach. Pamiętaj, film oparty na faktach to nie jest to, że to jest 100% jak najbardziej przeniesione jeden do jednego. Nie, kilka rzeczy mogło się nie zgadzać i na pewno się nie zgadzały, ale rzeczywiście Jan Mardenborough, tak się nazywa główny bohater, to jest, no, był sobie kiedyś nastolatek, który rzeczywiście marzył i na początku powiedziałem, okej, gra, film na podstawie gry i tak się zastanawiałem, czy jest to film na podstawie gry, czyli mamy grę i tam umieszczamy ją jakąś fabułę, czy rzeczywiście gra jest tylko pretekstem do tego, żeby rzeczywiście pokazać nam, co jest możliwe, bo no, mamy naszego głównego bohatera oczywiście i bardzo, naprawdę bardzo ciekawie jest on zagrany. No i wszystko, naprawdę wszystko idzie tak, jak spodziewalibyśmy się w filmie, nie wiem, z Hollywood, z Wielkiej Brytanii, nieważne, jak w wielkiej mega produkcji. Jest wszystko w porządku, jest szansa na wielką karierę, będą przeszkody, musi być oczywiście dziewczyna i na końcu musi być sukces. Tak jest zazwyczaj właśnie w produkcjach, a jak jest tutaj, no to się już przekonasz oglądając ten film, bo rzeczywiście można go od dzisiaj obejrzeć w kinie i fabuła nie urzeka. Słuchaj, jeżeli oczekujesz jakichś zawiłych wątków, czegoś zaskakującego, no nie tym razem rzeczywiście. Mnie osobiście tylko i wyłącznie zaskoczył fakt, że jest to film oparty na faktach. Zresztą sam, jak ładnie jest powiedziane, sam prawdziwy Jan Mardenborough występuje w tym filmie. Okazało się, że był kaskaderem, może nie, dublerem. O, dublerem właśnie jeździł jako on. Więc rzeczywiście to jest jeden wielki plus i ta fabuła nie wnosi niczego zaskakującego, ale właśnie to jest to, co jest siłą tego filmu, bo my wiemy, czego możemy oczekiwać, my wiemy, co się w pewnym momencie, no w pewnym stopniu oczywiście stanie, ale rzeczywiście to jest to, czego my chcemy. To nie jest takie kino, że musi nas co 3 sekundy być zwrot akcji i tak dalej. Nie, akurat tutaj fabuła, no, ma drugorzędne znaczenie jak najbardziej. Bohaterowie, to jest właśnie, chciałoby się powiedzieć, cytując Kazimierza Kuca, sól ziemi czarnej. To jest właśnie najważniejszy aspekt tego filmu, bo no, nasz Jan to jest osoba, z którą tak jest dobrze narysowana, napisany scenariusz, postać nakreślona, że ja jak najbardziej mogę się z nią identyfikować, bo to jest rzecz, pewnie, że tak, każdy chciałby z nas, siedząc, zresztą jak Jan siedzi u siebie w pokoju, może nie akurat nie do kamery gada, ale akurat z kolegami przez mikrofon, przez słuchawki, bo to wiadomo, multiplayer i tak dalej, ale rzeczywiście mogę się identyfikować z nim. Również postać ojca, Jimon Honsu w tej roli i no rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie. To są osoby, które no budują cały ten świat. David Harbour oczywiście w roli styranego przez życie już troszeczkę takiego, który nie jednego pieca chleb jadł, nauczyciela, no osoby, która tam rzeczywiście ma go w pewnym w momencie pokierować. Mamy też oczywiście naszego Zwola, naszego antagonistę, który bałem się, że na końcu zrobią coś, co to wszystko skopie, ale okazało się, że nie. Rzeczywiście Neil Blomkamp, bardzo mnie cieszy, że on akurat wziął się za robotę. Przez chwilę miał być John Kosiński, miał reżyserować ten film, ale się nie zgodziło. Tak naprawdę na IMDb nie ma napisane, czy chodziło o pieniądze, czy może o, chociaż akurat w przypadku reżyserów to domyślam się, że bardziej chodzi o pomysł, o koncepcję, jak ten film ma wyglądać, więc podziękowano mu i Neil Blomkamp tutaj przyszedł. Dobrze, rzeczywiście, w ogóle jest to pierwszy film Neila Blomkampa, który ma certyfikat PG-13. Do tej pory było oczywiście, wiadomo, dużo bardziej hardkorowo, ale naprawdę jest dobrze zrobiona robota. Nawet nie wiadomo skąd, a jest, proszę bardzo, Jerry Halliwell, czyli dla tych wszystkich, którzy kiedyś pamiętają, dawno temu, w latach 90. był taki zespół Spice Girls, Girl Band tak zwane, same dziewuchy tam śpiewały, no to rzeczywiście nawet ona się tutaj pojawia i to wszystko bardzo fajnie współgra. Mamy bohaterów, którym wierzymy, którym ufamy, którym chcemy, żeby się udało.
udało. No oczywiście wiadomo, że jak mamy złoli, to żeby im się nie udało, żeby coś się złego podziało, ale naprawdę ten cały świat Gran Turismo jest bardzo dobrze stworzony. No a ponieważ jest to, no, co tu dużo mówić, mówiłem wcześniej, czy to jest film na podstawie gry, czy to jest rzeczywiście gra, która tam gdzieś została wpleciona w fabułę. Można potraktować to w dwójnasób, ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, film jest na faktach i rzeczywiście prawdziwy Jan grał właśnie w Gran Turismo i to jemu się udało albo nie udało. Zobaczysz, oczywiście oglądając film, zostać tym wyścigowcem. I ja niestety wierzę, że tylko i wyłącznie na fali tego wszystkiego, no wiadomo, że w miarę dobrze przyjęty Sonic, The Last of Us, kilka innych, Super Mario Bros., kilka innych rzeczywiście filmów na podstawie gry, wydaje mi się, że tak jak najbardziej wykorzystano ten aspekt, że Gran Turismo nawet jest nacisk, jak to rzeczywiście ma być zrobione, ale dla graczy, no, mam nadzieję, że jesteś graczką, graczem, jeżeli tak, to napisz mi w komentarzu. Bardzo podobało mi się, jak ta gra jest odwzorowana, bo no ciężko jest i to już widzieliśmy, właśnie dlatego, że to już widzieliśmy 100 tysięcy razy, ciężko jest wymyślić coś nowego, pokazać, jak możemy wejść w buty, w ciało bohatera, żeby rzeczywiście widzieć tak jak on. A tutaj tak jak to jest zrobione, to naprawdę jest pięknie, naprawdę bardzo mi się to podoba. Ja nie jestem oczywiście jakimś wielkim fanem Formuły 1, wyścigów, czy tam nieważne, czy WRC i tak dalej, i tak dalej. Pewnie Lincoln miałby dużo więcej do powiedzenia na ten temat, bo on jest wielkim fanem oczywiście, ale dla takiego niedzielnego, że tak powiem, fana, kibica, widza, jak ja, to najbardziej wystarczy, bo no, ktoś może zaraz jakiś oczywiście specjalista powie, słuchaj stary, ale oni tam jeżdżą po całym świecie, bo tutaj oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie, tutaj Silverstone, tutaj Hungaroring, a to tak naprawdę Silverstone, a tak naprawdę właśnie większość była kręcona, no była kręcona oczywiście, że właśnie na Węgrzech, nawet no, bardzo słynny wyścig Le Mans 24 godziny również było kręcone na Węgrzech, tam oczywiście pewne sztuczki, jechali od tyłu, żeby zmylić, no ale domyślam się, że wprawny widz stwierdzi, okej, ja widzę dokładnie, że tutaj tam, ale dla takiego laika jak ja, to nie ma naprawdę znaczenia, bo ja chciałem w tym filmie obejrzeć naprawdę bardzo dobre, szybkie, ciekawe, widowiskowe wyścigi. I tego tutaj jest mnóstwo. Z tego kiedyś słynęli Szybcy i Wściekli, może na początku, później to już w tym momencie, wiesz, taśma lepiąca i lecimy z silnikiem w kosmos. Ale tutaj rzeczywiście jest to dobrze. Na ile to jest wszystko prawdopodobne? Domyślam się, że w dużym stopniu. I kilka rzeczy, no, musiało być zrobione specjalnie. Nie będę zdradzał jakie, bo nie chcę tobie zdradzić i spalić fabuły, bo rzeczywiście, chociaż z drugiej strony mówiłem, że fabuła nie jest istotna, no ale widzisz, no, tak to jest, że kiedy mówisz o filmie i starasz się nie spalić zbyt dużo, ciężko jest czasami rzeczywiście coś powiedzieć, no ale tak to rzeczywiście jest zrobione w tym filmie, bo chciałem film, jak już mówiłem wcześniej, gdzie będzie dużo wyścigów, będzie fajnie, będzie to rzeczywiście zrobione dobrze i naprawdę jest. Auta są przeróżne, bo i poruszamy się na początku na konsoli, potem mamy oczywiście takie bardziej zawodowe, jak właśnie mówię, GRT auta, później super wyścigowe. W filmie pada oczywiście stwierdzenie, jakie to są auta, ale niekoniecznie w tym momencie pamiętam, więc ten aspekt jest bardzo dobry. Bohaterowie, no, są tacy, z którymi się możemy identyfikować, tacy, którym wierzymy, i to jest właśnie świetny aspekt tego filmu. Ale dla mnie niekwestionowanym bohaterem, sprawa, której bym się w ogóle w takim filmie nie spodziewał, bo kto by na przykład stwierdził, że jak mamy samochody, szybka jazda, w ogóle adrenalina, to będziemy słuchali sobie Enie albo Kennego G. Ktoś pamięta? Dla tych, którzy nie pamiętają, Kenny G to jest facet, który sobie grał na, teraz mam nadzieję, że nie pomylę się, ale chyba na klarnecie, a Enya, no to wiadomo, irlandzka śpiewaczka, piosenkarka, raczej takie bardziej poetyckie piosenki, z zespołem Clannad chociażby tworzyła ścieżkę dźwiękową do filmu, do serialu, przepraszam, Robin of Sherwood, wiele, wiele lat temu, ale takie było melodyczne, delikatne, a tutaj to naprawdę rzeczywiście pojawia się i współgra super, świetnie, bo z jednej strony mamy właśnie tą Enię, Kennego G, a z drugiej strony wjeżdża na pełny Black Sabbath, prawda, ze swoim paranoidem, i to też współgra, więc muzycznie to jest coś pięknego. Naprawdę, ten film rzeczywiście na mnie zrobił bardzo pozytywne wrażenie.
Jeżeli tobie się spodoba również ten film, udostępnij tę recenzję, niech się niesie, niech więcej osób zobaczy ten film, bo według mnie tak, jak najbardziej, warto obejrzeć ten film. Filmy na podstawie gier, mówiłem wcześniej, film, który wykorzystuje jakiś tam aspekt gry w tymże przedsięwzięciu, to już wydaje mi się, że zależy tylko i wyłącznie od ciebie, jak ty na to chcesz popatrzeć, bo można i tak, i tak. Ja, wydaje mi się, wykorzystano koniunkturę i fakt, że była tam historia właśnie z grą w tle, tak, to sprawiło, że jest tak, a nie inaczej. Chociaż z drugiej strony, widziałem na specjalnie przed recenzją, obejrzałem sobie zwiastun i tam jest powiedziane, film jest oparty na faktach, to się naprawdę wydarzyło, ale nigdzie nie ma napisanego, że jest to film oparty na grze, więc może to na zasadzie, nie, to jest naprawdę, a gra, wiesz, oczko puszczone, że gdzieś tam po cichu. To już tylko i wyłącznie zależy od ciebie, jak ty chcesz na to popatrzeć, czy film na podstawie gry, czy po prostu gra wpleciona w tło, ale jeżeli szukasz super świetnych wyścigów, to otrzymasz tutaj, nie ma z tym problemu. Jeżeli chcesz wyraziste postacie, z którymi będziesz się mógł, mam nadzieję, identyfikować, i jak najbardziej, to wszystko tutaj jest. Emocji też jest dużo, naprawdę. I to nie w jednym aspekcie, a w kilku. I jeżeli chcesz wszystkie składowe, które tak naprawdę tworzą mega hit, to tutaj to dostaniesz. Ja naprawdę polecam ten film. Jak chcesz zobaczyć, jaka jest ocena, sprawdź sobie na Filmwebie. Tam jak najbardziej wrzuciłem, oczywiście, Marcin Ober recenzję, więc chyba, albo Marcin Ober recenzję, mi się wydaje. Więc jak najbardziej idź obejrzyj film, bo tak naprawdę nie ma znaczenia, nawet tutaj widzisz, że jest Orlando Bloom w tle, rola drugoplanowa, ale wyrazista również, szara eminencja, pozytywny bohater, negatywny, to już zostawię tobie do zdecydowania. On akurat jest jednowymiarowy, niekoniecznie, dla mnie nie jest jednowymiarowy, dla mnie ma rzeczywiście kilka odcieniów szarości, odcieni bieli, jak zwał, nieważne. W każdym razie rzeczywiście film się oglądało dobrze, te 2 godziny z lekkim okładem minęły bardzo szybko, bardzo przyjemnie i no wiem, że Neil Blomkamp jest reżyserem, czyli fazę między innymi od filmu Chappie, District bodajże 8 czy 9 i rzeczywiście no znałem jego wcześniejsze filmy, widziałem jakiś czas temu. Wiedziałem się mniej więcej czego spodziewać, ale to co pokazał tutaj rzeczywiście zaskakuje i twórcy, którzy mają ugruntowaną pozycję w jednym gatunku, kiedy czasami biorą się coś innego, może wyjść coś jeszcze rzeczywiście fajniejszego. Wes Craven, który przez lata robił horrory, nakręcił nam Straight Story, czyli prostą historię, dramat i rzeczywiście wyglądało to... Nie, teraz pomyliłem, popatrzcie, to jest Davida Lyncha, który kręcił rzeczywiście swoje inne dziwne filmy. Wes Craven nakręcił film... i teraz, patrzcie, wypadło mi z głowy... Czerwone skrzypce, bodajże inny, w każdym razie rzeczywiście film, inny gatunek, pokazał, że proszę bardzo, jak najbardziej potrafię, więc czasami twórcy, którzy wyjdą ze swojej strefy komfortu, mogą pokazać dobre kino, mogą pokazać rzeczywiście, że wiemy jak to się je, wiemy jak się robi filmy, nie tylko konkretny gatunek, nie tylko wiemy jak strażyć albo robić filmy sci-fi, ale też potrafimy rzeczywiście zrobić inny gatunek, coś co widz obejrzy i powie, kurczę, a nawet się nie spodziewałem, że to on, bo nie było widać tego po filmie, a rzeczywiście jest dobry. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich recenzji, proszę bardzo, tutaj, oczywiście, że tak, na tej liście jest ich całe mnóstwo.